Dzień dobry Państwu. Bardzo gorąco i bardzo serdecznie witam w ten przepiękny czerwcowe popołudnie, weekendowe takie popołudnie. To bardzo miło jestem, rozmawialiśmy przed chwilą z organizatorami, że jesteśmy szczerze zbudowani, że postanowiliście Państwo spędzić te kilka najbliższych, kilkadziesiąt minut, a może dwie godziny z nami tutaj, nie korzystając z powabów aury, okoliczności przyrody i przepięknej pogody. Także naprawdę witam Państwa bardzo serdecznie na premierze filmu Stanisław Helski, dlatego... Zaczęliśmy z małym rock'n'rollowym opóźnieniem ze względu na to, że właśnie piątkowe popołudnie powoduje, że miasta są zakorkowane. Daliśmy tą szansę, żeby ci wszyscy, którzy zamierzają być z nami, mogli zdążyć. Także cieszymy się bardzo. O właśnie, wchodzą kolejne osoby, także bardzo, bardzo dobrze, że te parę minut opóźnienia miało miejsce. Żeby nie przedłużać, zaraz oddam głos tutaj ważniejszym osobom i bardziej ode mnie utalentowanym. Niemniej powiem dwa słowa na początek. Otóż po pierwsze bardzo dziękuję, że przypadło mnie w udziale taki zaszczyt, że mogę tę premierę dzisiejszą prowadzić tutaj usługowo. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, żyjemy w takim miejscu Europy, w takim miejscu świata, że historia nie jest jakimś skansenem. To nie jest archeologia. To, co pokazuje ten film, nie jest rzeczywistością, która gdzieś tam sobie odeszła i interesuje nas tylko ze względów archiwalnych. Trzy rzeczy przemawiają, jako tylko trzy przykłady z ostatnich jakby chwil, z ostatnich miesięcy podam, które świadczą, że historia nie jest kartą zamkniętą, że ten stan wojenny dla wielu ludzi trwa do dziś. Rzecz pierwsza, mnie osobiście bardzo bliska, ponieważ przez lata zajmowałem się kwestią i życiorysem księdza Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. 14 marca Instytut Pamięci Narodowej w osobach Karola Nawrockiego, prezesa, głównego prokuratora i dyrektora Biura Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pana Andrzeja Pozorskiego i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, poinformowali opinię publiczną, że ksiądz Franciszek Blachnicki padł ofiarą zbrodni komunistycznej, po prostu został zamordowany. To wiemy na pewno, nie wiemy jeszcze, jakie służby i kwestia postawienia zarzutów jest ciągle otwarta. Niemniej fakt, że jest to już drugie śledztwo, że pierwsze, które zostało umorzone, że od śmierci upłynęło 37 lat bodaj, tak? 36 lat. To pokazuje, jak dalece historia nie jest zamkniętą kartą, jak bardzo ona nas dotyczy, jak bardzo wpływa, ciągle oddziaływuje i rezonuje w naszych biografiach, w naszych życiorysach, ale również, uwaga, w życiu publicznym, w życiu państwowym. I oto ten drugi przykład właśnie pokazuje to. Jednym z najgorętszych sporów politycznych dzisiaj w kraju jest kwestia tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, lex tux, czyli ustawy, która ma zbadać, powołuje komisję do spraw zbadania wpływów rosyjskich. Oczywiście ustawa zawęża ten okres między 2007 a 2022. Niemniej no, wiemy doskonale, że te wpływy nie zaczęły się od 2007 roku, tylko zaczęły się przynajmniej 300 lat temu i trwają do dziś. O tym wiemy doskonale. I trzecia rzecz, no akurat jesteśmy w przededniu pewnej znamiennej rocznicy. 4 czerwca 1992 roku miał miejsce przewrót w Sejmie, miała miejsce noc teczek. I wiemy doskonale, jak dalece to później zaważyło na naszej historii, jak dalece położyło się cieniem na historii III RP, na tej rzeczywistości, z którą się zmagamy albo w której funkcjonujemy. To pokazuje, jak dalece historia jest obecna w naszym życiu i również w życiu państwowym. No a skoro mówimy o instytucjach państwa, o tym, że właśnie Instytut Pamięci Narodowej, który jest powołany do tego, żeby tą historię nam odświeżać, przywoływać i wobec niej, żebyśmy zajmowali odpowiednią postawę, poproszę przedstawiciela instytucji państwa, administracji rządowej, kim jest wojewoda, wicewojewoda, pan Bogusław Szpydma. Bardzo proszę o otwarcie dzisiejszego naszego spotkania. Bogusław Szpydma, prosimy bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa zgromadzonych na tym wyjątkowym
spotkaniu, na tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim będzie projekcja filmu. Pewnie los pana Stanisława Helskiego znamy z tego wyjątkowego momentu w jego życiu, w którym zajścia na rynku. Dla mnie to jest trochę sytuacja odwrotna do obrazu Bruegla, który pokazuje spadającego Ikara. Tam nikt nie zwraca na to uwagi, a tu zwróciliśmy wszyscy uwagę na ten fakt. Natomiast myślę, że niewielu z nas znało biografię, przyczyny, motywy tego faktu. Kiedy zastanawiałem się nad tą postawą, nad tym faktem, takim symbolicznym bardzo, myślę, że dla nas wszystkich, którzy i wychowywaliśmy się w komunistycznym systemie i próbowaliśmy w bezsile robić coś, ten gest taki trudny, twardy, przypominał mi się wiersz Herberta i dwa jego fragmenty, gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. I drugi fragment, który zrozumiałem dopiero teraz, jako człowiek już bardziej dojrzały. Nie przebaczaj, nie w twojej mocy jest przebaczać za tych, którzy zginęli o świcie. Przepraszam, cytuję. Zdradzeni o świcie. Przepraszam, że źle zacytowałem. Dziś rozumiem, że ja nie mogę przebaczać za tych, których zdradzono o świcie i każdy z nas niesie swoją historię. Każdy ma prawo do swoich działań i swojej reakcji na świat. Kończąc te swoje osobiste refleksje, gratuluję tym, którzy zauważyli, bo też czytałem o powstawaniu filmu, że tak naprawdę decyzja o pogłębieniu tematu zdarzała się chwilę później od dotknięcia tego zdarzenia, tej tematyki. Gratuluję twórcom, gratuluję tym wszystkim, którzy wsparli IPN-owi, który wreszcie spełnia swoją rolę i jest tą instytucją, która pozwala nam dziś ustawiać busolę na przyszłość, bo pokazuje historię. I pokazuje, tak jak dziś możemy to ze smutkiem konstatować. Przedwczoraj miałem przyjemność rozmawiać z panią minister jednego z landów z Niemiec, która mówi, mieliście rację. I co z tego? Tysiące ludzi, setki, dziesiątki tysięcy ludzi giną, dlatego że ktoś nie widział tej racji. Więc ta historia, tak jak pan redaktor powiedział, nie jest u nas pusto brzmiącym słowem, jest ciągle nauczycielką surową, więc uczmy się. I w imieniu pana premiera gratuluję wszystkim, którzy dołączyli się do tego dzieła, które dziś będziemy oglądać. Dziękujemy bardzo panu wojewodzie. Ja teraz już zupełnie oficjalnie i z pełną radością i odpowiedzialnością mogę powitać wszystkich zebranych. Witam przede wszystkim twórców filmu, witam rodzinę pana Helskiego, bohatera, witam historyków, witam władze samorządowe. Wiemy, że jest wiceprezydent Wrocławia, pan Sebastian Lorenz. Wiemy, że są przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i wiem, że przede wszystkim są przyjaciele pana Helskiego i ludzie, którzy pamiętają, którym żywo kwestia stanu wojennego, kwestia wydarzeń lat przełomu lat 70., 80., całej dekady 80. ciągle tkwi bardzo mocno w sercu i w pamięci. Witam państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. A teraz niech mi będzie wolno poprosić dyrektora pionu edukacji, pana Adama Chlebowicza. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że tutaj jako Instytut Pamięci Narodowej możemy gościć we Wrocławiu. Trudno sobie wyobrazić inne miejsce na pokazanie filmu o Stanisławie Helskim. To, że się znajdujemy w Dolnośląskim Centrum Kultury, że państwo są razem z nami tak licznie zgromadzeni, to jest powód do satysfakcji. Ten film, historia Stanisława Helskiego, to jest jakby jedna rzecz, a powstawanie tego filmu to jest jakby odrębna historia. Kiedy pierwszy raz spotkałem się z reżyserem, panem Michałem Torzem,
było to w Gdyni na festiwalu NNW, potem spotykaliśmy się w paru innych miejscach. Widziałem, jak jest duży potencjał w tym filmie, w tej historii, która wymaga opowiedzenia, a która stawia bardzo dużo pytań, które stawia aktualne pytania i zagadnienia, które Państwo za chwilę, za paręnaście minut usłyszycie. Wówczas, kiedy Instytut Pamięci Narodowej zdecydował się organizować swój pitching forum, to nie mieliśmy wątpliwości, żeby w bardzo dużej i rzeczywiście poważnej konkurencji wybrać właśnie projekt Michała Torza do realizacji, z czego bardzo się cieszę i co dzisiaj będziemy mogli zobaczyć na ekranie. Ta historia Stanisława Helskiego, jego działalności, w jakimś stopniu jego syna Roberta, całej rodziny Helskich, które te zdarzenia dotknęły, to wszystko sięga oczywiście dużo, dużo głębiej i dalej niż rok 1994, czyli słynny atak kamieniem. Tam się jednak pojawia pewien motyw, dlaczego Helski przychodzi na spotkania z Wojciechem Jaruzelskim. Jaruzelski wydał książkę Stan wojenny, dlaczego? I teraz możecie Państwo zrozumieć ten tytuł, który dzisiaj będziemy prezentować. 29 lat minęło od tamtych zdarzeń i niejako za grobu Stanisław Helski odpowiada. Dlatego. To myślę, że jest w tym filmie kilka warstw, które warto odnotować. Jestem przekonany, my planujemy kolejne tutaj premiera, oczywiście we Wrocławiu, jak powiedziałem, to jest miejsce jak najbardziej uzasadnione, natomiast chcielibyśmy ten film pokazywać w innych ważnych miejscach w Polsce, na pewno w Warszawie, na kolejnym festiwalu NNW w Gdyni, w innych dużych miastach, bo ta historia po prostu wymaga tego, żeby nami wszystkimi wstrząsnąć. Mam nadzieję, że taki będzie efekt zobaczenia tego filmu. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy panu dyrektorowi Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Adamowi Chlebowiczowi, a teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Państwa na film. Przed Państwem film Michała Torza, Stanisław Helski, dlatego. Prosimy bardzo. To jest dobry moment, żeby jeszcze raz wyrazić swój aplauz oklaskami. Panie Michale, to dla Pana. Wielkie brawa. Skoro został Pan wywołany do odpowiedzi, zapraszamy tutaj do nas, chociaż powinienem najpierw... Wielkie brawa. Twórca filmu Michał Torz. Czy jest z nami pani Aldona Helska? Bardzo prosimy. Synowa bohatera filmu. Prosimy bardzo. Bardzo proszę, wiem, że jest z nami pan Adam Konopac. Bardzo proszę, panie Adamie. Zapraszam również przedstawiciela oddziału tutaj wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Biuro Badań Historycznych, pana Łukasza Sołtysika. Bardzo proszę. Wielkie brawa jeszcze raz dla autora i dla, chociaż właściwie pośrednio te brawa należą się w jakiś sposób bohaterowi świętej pamięci, panu Stanisławowi Helskiemu. Film zupełnie niezwykły, film jak oskarżenie, film trochę jak grecka tragedia, jak historia, którą ogląda się na wielu poziomach. Tak? Ten element symboliki, ten element niezamkniętej przeszłości, ale również ten element nieprawdopodobnej głębi w wymiarze moralnym, wymiarze etycznym, wymiarze aksjologicznym. Panie Michale, ogromne gratulacje i wielkie podziękowania. W takich sytuacjach wypada zapytać najpierw twórcę. Po pierwsze, czy działa mikrofon? Nie jest włączony. To jest ten moment, w którym możemy
popracować nad techniką. Halo, halo. Chyba działa. Chyba działa. W związku z tym my będziemy pozostałe mikrofony uruchamiali, a w tej chwili proszę o odpowiedź tylko na pytanie, jak pan trafił na historię pana Stanisława Helskiego, co sprawiło, że pan akurat z tysiąca różnych innych możliwych tematów wybrał ten? No, temat pojawił się nieoczekiwanie. Pod koniec 2019 roku, można powiedzieć, bo realizowaliśmy na antenie telewizji Wrocław taki cykl reportaży 13 minut w przeszłość Archiwa Dolnego Śląska wraz z Katarzyną Pawlak-Weiss, z jej inicjatywy w zasadzie, z Instytutu Pamięci Narodowej. I to właśnie Katarzyna przyszła do mnie z tematem bardzo ogólnym. Solidarność na wsi, bo robiliśmy różne tematy. Drukarze w Jeleniej Górze, górnicy w Obrzychu, dzwony z Kresów przywiezione na Dolny Śląsk. No i pomyślała, że ruszymy temat solidarności na wsi. No i wydawało się to potwornie nudne na początku, no bo co ciekawego może się dziać na wsi w latach 80. Okazało się, że jednak się działo. Już dokumentując ten temat, trafiłem na postać Stanisława Helskiego. Trochę naokoło, bo jeśli chodzi o te protesty, które były pokazane ogólnopolskie, w sensie w różnych miejscach Polski, miały miejsce w 1981 roku, okazało się, że była głodówka chłopów w Świdnicy w 1981 roku. A jako reporter telewizji Wrocław chyba dwa razy robiłem relacje z głodówki kolejarzy i to było wielkie wydarzenie, więc czemu nikt nie pamiętał o głodówce chłopskiej? I okazało się, że najpewniej dlatego, że właśnie Stanisław Helski był twórcą tego całego zamieszania, on to zorganizował i wydarzenie z 1994 roku położyło się cieniem na całej tej postaci, przez co, no przez to chyba właśnie został zapomniany, prawda? Więc zrobiliśmy reportaż, którego efekty też Państwo mogli widzieć, bo właśnie to nagranie Roberta Helskiego dzięki temu dotrwało do teraz, bo nagraliśmy go w roku 2020. I niestety, no już wtedy wiedziałem, że to jest temat, że trzeba coś z tym zrobić, że to się nadaje na dokument. Przykre jest w tym wszystkim to, że pan Robert tego nie doczekał, bo widziałem ogromne cierpienie tego człowieka. Widziałem, że bardzo mu zależy na tym, żeby ta sprawa została nagłośniona, żeby zadziało się coś, żeby sprawiedliwości stało się zadość, żeby rodzina mogła otrzymać odszkodowanie chociażby za to, co się stało w stanie wojennym. No więc tak to się zaczęło. Zaraz panu ponownie udzielę głosu. Pytanie do pani Aldony. Pani Aldono, dziękuję, że pani z nami jest. Pytanie, czy tylko o zadośćuczynienie, czy ta kwestia materialna była dla pana Roberta najważniejsza? Myślę, że najważniejsza była kwestia dobrego imienia swojego ojca, który został całkowicie zapomniany. Jak to jest z takimi wielkimi bohaterami, którzy umierają po cichu, umierają w zapomnieniu. Łatwo jest medialnie nagłośnić, dopisać pewne sprawy negatywne do jego postaci, a cała historia tak naprawdę została w pamięci ludzi tylko w pobliżu, znajomych, sąsiadów, najbliższych osób. Pan Jaruzelski był osobą medialną, miał całe tuby do, nazwijmy to, manipulowania rzeczywistością, do przedstawienia swojej prawdy. Stanisław Helski był z góry na straconej pozycji, wszędzie gdzie występował, praktycznie nigdzie, ale chociażby w takim programie, jak było wspomniane przez pana Kurskiego, był na straconej pozycji. Ktoś, komu dopisze się nazwę zamachowca, nie jest w stanie pokazać swojej prawdy życiowej, swojego cierpienia, które go dotknęło, tego niesamowitego zniszczenia materialnego, zdrowotnego, cierpienia, rozpadu rodziny, czegoś, o czym nikt nie wspomina, czyli nie da się być bohaterem wszędzie. Jeżeli zajmujesz się polityką, zajmujesz się tymi sprawami, nie macie w domu, nie macie przy żonie, przy dzieciach. Ten aspekt był bardzo mało poruszony wszędzie. Więc mój mąż starał się przede wszystkim o to, żeby unieważniono tą amnestię, która otoczyła pana Helskiego Stanisława, ale właśnie po to, żeby przede wszystkim przywrócić mu dobre imię, żeby pokazać historię i nie miał takiej możliwości. Dopiero ten film dał mu jakąś szansę i nadzieję na to, że zaistnieje ponowna dyskusja, że można będzie pokazać prawdę z tej drugiej strony. Przedzieramy się z tym tematem, tą dyskusję rozpoczynamy. Mam nadzieję, że film będzie bardzo mocno obecny, pokazywany. To jest nasza ogromna nadzieja, tym bardziej, że tu mamy jakby potrójny dług. Jako dojrzały człowiek, widząc i znając wiele losów ludzkich,
ta przedwczesna śmierć żony pana Stanisława Helskiego, mamy pana Roberta, no też jawi się tutaj jako taka śmierć trochę ze zgryzoty, tak? Jak pani o tym, jak z panem Robertem rozmawialiście o mamie? Cierpienia matki nie opisze nic, proszę pana. Matki nad synem i żony Stanisława Helskiego. To była, tak, znałam z opowieści, starała się, kiedy Stanisław Helski przebywał w aresztach, pisała listy, które gdzieś ginęły, pozostawały bez odpowiedzi. Mój mąż też w trakcie powołania do wojska zachorował bardzo mocno na HCV. Możliwości leczenia doczekał dopiero w momencie, kiedy wyszedł za mnie, czyli po ponad 30 latach. Więc ona też cierpiała z tego powodu, że jej dziecko cierpi fizycznie, że nie ma możliwości leczenia, że jest to jedna z najgorszych chorób, na którą umierało większość ludzi i to, że on przeżył tak wiele lat, było cudem. Tego nie da się opowiedzieć. Poza tym postać Walerii Helskiej jest tak jakby całkowicie zsunięta na bok. Z tych zdjęć widać, że to piękna kobieta była. Tam, gdzie jest bohater, tam za nim stoi ktoś. Ktoś, kto zarządza domem, ktoś, kto wtedy został sam, ktoś, kto musiał podjąć wszystkie obowiązki bez żadnego oparcia. Zabrali jej męża, zabrali jej syna. Majątek. Majątek. Zmarła w cierpieniu na raka piersi, bez możliwości sfinansowania nawet leków przeciwbólowych, już nie mówiąc o leczeniu, przeciwbólowych, żeby godnie żyć. A śmiem twierdzić, że takie choroby mają podłoże emocjonalne. Bardzo mocno. Ale to już jest taki inny temat. No dobrze, i mamy tą trzecią śmierć, śmierć pana Roberta. No też przedwcześnie, nie był to stary człowiek. Wie pan, no moim zdaniem nie był starym człowiekiem, ale tutaj samym cudem to, że on jest to, że on dożył tego wieku. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo ciężką chorobą jest HCV. To było dotąd nieuleczalne, teraz jest całkowicie uleczalne, co jest wspaniałą nowiną dla wszystkich, którzy zachorowali, bo prawie od razu można dostać lek i wątroba się regeneruje. W momencie, kiedy ja poznałam mojego męża, on miał już 4. stopień zwłóknienia wątroby, więc żył cudem jako jedyny człowiek tak długo. Wiem, że na jego przykładzie były pisane książki medyczne, bo jeszcze wtedy nie było rozpoznania, że to jest wirus typu C. Wiedziano tylko wtedy, że to jest jakiś nowy wirus, więc... To jest ta jedna rzecz, że chorował, a przetrwał bardzo długo mimo to siłą woli tego, że był silnym człowiekiem, tak samo jak jego ojciec, był zawzięty, żeby żyć, żeby doczekać pewnych spraw. I jego cierpienie fizyczne codzienne on był w stanie przemóc, a dopiero później, jak już został wyleczony, to te lata, kiedy on próbował dojść do zdrowia, chwytał się różnych możliwości terapii po drodze, one prawdopodobnie osłabiły też jego serce, w związku z czym zmarł na zawał serca. Ale śmiem twierdzić, żyjąc przy jego boku, w taki sposób naprawdę pełen miłości i oddania, że ta śmierć na serce miała też związek z tym ogromnym poczuciem stresu życiowego, takiej krzywdy, czegoś, co on próbował dojść, znaleźć jakieś nowe drogi, bo mój mąż cały czas tym żył, a nie był w stanie tego znaleźć. Nikt go nie chciał wysłuchać, nie było żadnej przestrzeni na dyskusję, tak naprawdę na przeanalizowanie sprawy, bo gdzie nie napisał, tam jakieś tam wybrane fragmenty były analizowane, nikt nie ujął tego całościowo, a on też, mimo tego, że się podniósł, że pracował, był bardzo dobrym pracownikiem przez wiele lat w całkiem czymś innym, w branży samochodowej, i tak nie miał tyle pieniędzy, żeby sfinansować swoją obronę, żeby sfinansować jakąkolwiek sprawę sądową związaną z jego ojcem, a też nie mógł liczyć od państwa na wsparcie, na przydzielenie mu obrony, na jakąkolwiek analizę. Żyjemy w kraju, w którym można w ciągu jednej nocy załatwić jakieś specustawy, zwoływać Sejm, klepać tak, nowe prawo. Na ten temat wypowiedział się mój mąż w tym filmie. Tak, ta zawziętość, tą energię, ten rodzaj pasji, który towarzyszył panu Robertowi, widać. No, to jeszcze raz ogromne podziękowania dla pana Michała, że udało się panu zarejestrować. Ale chciałabym dodać jedną rzecz, skoro mam głos, że... Bardzo proszę. Wydaje mi się, że bardzo ważnym w tej historii jest to, że mimo tego, że można człowieka doprowadzić do zniszczenia, do strat zdrowotnych, do strat majątkowych,
to pozostają pewne rzeczy bezcenne, tak jak poczucie godności, działania w słusznej sprawie, tej odwagi, której nie jeden z nas by nie miał, żeby wystąpić publicznie, żeby ponieść konsekwencje takich działań w stawaniu w obronie Polski, bo to, że on zdawał później w swojej sprawie, to jest kolejna rzecz, to nadeszło później, kiedy on doświadczył konsekwencji swoich działań politycznych, bo miał możliwości finansowe, intelektualne, był dość zamożnym człowiekiem, który był świetnym rolnikiem i to wszystko zostało zniszczone. Ale jednocześnie ta rodzina miała wszystkie rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze, chociażby postać takiej pani Walerii Helskiej, pełnej miłości, oddania, szacunku, jako żona, któremu się całkowicie podporządkowała ze swoim losem, a także teraz, dopiero po czasie, kiedy zmarł mój mąż, myślę, że też ja byłam dla niego taką postacią, która go bezgranicznie kochała. Czyli są takie rzeczy, bo ja nie mogłam mieć żadnych tak naprawdę korzyści z tego, że ja się z nim zwiążę, prócz wielkiej miłości i tego, że jego osobowość mnie podwała. Więc ja myślę, że mogą być takie rzeczy, których ta rodzina nie doczeka, ale jednocześnie miała udział w rzeczach niematerialnych, których się nie da kupić, a które są niesamowitym bogactwem na tym świecie. I pamięć ludzka, mam nadzieję, że teraz zostanie w pewien sposób obudzona, poruszona, że to zostanie jako takie dziedzictwo, jako taki spadek dla nas. A też mam syna Stanisława Helskiego na cześć dziadka, żeby upamiętnić tą historię i żeby ona w jakiejś formie, tylko teraz mam nadzieję bardziej pozytywnej, w tej rodzinie w pamięci została. Bardzo dziękuję. Mówiąc o tych rzeczach niematerialnych, poruszyła pani bardzo ważny temat, bardzo, bardzo czułą strunę, dlatego że jedną z pierwszych rzeczy niematerialnych, o której myślałem, oglądając po raz pierwszy ten film, to jest to, że chyba dzisiaj, albo inaczej, bardzo trudno byłoby im znaleźć porównywalnie wymowny przykład tego, jakim szwindlem była transformacja i trzecia RP u swojego zarania. I choć możemy tutaj politycznie opisywać to jako pewien akt dojrzałości obu stron, racjonalna strona opozycji pogadała się z reformatorską stroną przedstawicieli dawnego systemu. Niemniej ten film zaprzecza tej narracji w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Dziękuję pani za to. I druga rzecz to jest taka, że i z tym pytaniem do pana Adama, czy tylko kwestie odszkodowania, jakiegoś zadośćuczynienia tutaj chodziło panu Stanisławowi. Niech pan będzie jego głosem tutaj, panie Adamie. Zwracam się do pana Adama Konopackiego. Tu jest mikrofon, prosimy bardzo. Blisko mikrofonu, proszę. Panie Adamie, blisko mikrofonu. Stanisław Helski był człowiekiem tak zagadkowym dla różnych ludzi, że trudno jest jednoznacznie ocenić to, czy to był ból i cierpienie chłopskiego syna, przedstawiciela ludzi, których poznawał jako dziecko, jako młodzieniec, czy to był ból Polaka, patrioty, trudno jest rozstrzygnąć. Ale jedno i drugie dawało mu ogromny imperatyw do działania. Przecież Helski nie musiał się zajmować tym, żeby robić karierę jakąkolwiek. Robił karierę jako rolnik, jako przedsiębiorca, jako gospodarz. Miał rodzinę, ustabilizowaną sytuację, nie musiał zabiegać o nic. Przecież jak wiadomo, że w ówczesnych czasach również dość wygodnie można było żyć, jak się miało pieniądze. Niemniej jednak ten imperatyw pchał go do rzeczy trudnych, trudno wykonalnych, a robił to. Dlaczego to robił?
I myślę, że to jego przygotowanie życiowe, intelektualne, bo niewątpliwie był to chłopski intelektualista. Jego oczytanie, jego wiedza i jego racjonalizm niezwykły, a równocześnie rozwaga, bo ten czyn wcale nie przemawia o tym, że to był szaleniec i ten. To był niezwykle rozważny człowiek. Jako, ja wiem, jego sakrum, to był człowiekiem poszukującym. Bardzo poszukującym. Bardzo cenił na przykład prymasa Wyszyńskiego. Bardzo cenił. Zresztą w swoich zachowaniach bardzo mi go przypominał, bo był niesamowicie stanowczy, pryncypialny, a równocześnie był na tyle ostrożny, żeby nie spowodować kolizji, na którym ktokolwiek może ucierpieć z naszych, że tak powiem. Żeby nie doprowadzać do zwarć, do jakichś takich trudnych sytuacji. Natomiast jako działacz, w ogóle nie wszyscy prawdopodobnie wiedzą, ale była pewna koncepcja, której ja uległem, mieszkając w mieście, syn chłopski mieszkający w mieście, jakoś tam troszkę wyswerzony, że tak powiem, dochodzi do pewnego momentu, że mówi dość. To jest nie do zniesienia, nie da się tak żyć i spróbujmy zacząć żyć inaczej. Żyć tak, jak zresztą epitafium na grobie Staszka oddaje jego charakter. Niesamowicie celne zdanie, że jeśli nie będziemy żyć w prawdzie, przemówią do nas kamienie. I Staszek, stąd jego bardzo często mała popularność w pewnych grupach, bo on po prostu wywalał kawę na ławę, mówił prawdę. Nie wiem, czy to w tym filmie, czy to pan mówi, czy pan Gnieciak, że oto oni mówią innym językiem. To byli nasi, ci przedstawiciele Solidarności, którzy dzisiaj zaludniają Sejm, którzy już chodzą w tych marynarkach, w garniturach, że jakby nagle odrywają się od tej rzeczywistości. Ja może powiem no mało popularną rzecz, ale tak samo jak skrzywdzili Staszka, jego rodzinę, jego wnuki do tej pory krzywdzą, w dużej mierze byli to oni, ale w dużej mierze również nasi. Nasi. Przecież to się zaczęło już w czasie tworzenia związków. W Świdnicy, proszę sobie wyobrazić, zrobiono prowokację, że... W czasie głodówki. W czasie głodówki. W Świdnicy w czasie głodówki zrobiono prowokację, że to jest inspirowane przez SB, żeby wywołać awanturę, podzielić, że tutaj skłócić jednostki sowieckie, etc., etc. Grupa... Ja myślę, że była to grupa bardzo mocno związana z Michnikiem. Zorganizowała helikopter, że zabieramy was i wieziemy was do Ustrzyk. Tam, Ustrzyk, tam będziecie w jedności, siła, etc. Tego typu zdarzeń wokół Helskiego robiono wiele. Paradoksalnie, nie wzięto go do... Bliżej mikrofon proszę trzymać. Nie internowano go. Nie dlatego, że on nie zasługiwał na internowanie. Po to, że prowokacji był ciąg dalszy. Wyobraźcie sobie państwo, że Solidarność walcząca, my związujemy się, ja wychodzę z internowania, związujemy się z Kornelem, no i bawimy się w kolporterów książek. Mamy cynk, że do Dziupli przyjeżdża z Warszawy transport,
My na następny dzień lub na następny dzień, tak, jedziemy. Dość charakterystycznym, i to było nierozważne, charakterystycznym samochodem, takim małą taką ciężaróweczką do Wrocławia. Jest pełne bezpieczeństwo. Samochód zostawiamy w innym miejscu, podjeżdżamy dwoma taksówkami, etc. No, pełne zachowanie konspiracji. Odbieramy książki. Wracamy w podobny sposób. Na następny dzień dziupla wpada. Kolejny powód do podejrzeń. Różnego typu. Dopiero później nasłuch Solidarności Walczącej znalazł nagranie, jak śledzą nas policjanci i no, zrobili tak szczelną tą ochronę, że trafili na nas i na tą dziuplę, a nie była to wsypa. Panie Adamie, spróbujemy teraz. Zapytam historyka. Solidarność Rolników Indywidualnych nie była chcianym dzieckiem Solidarności. Takie można odnieść wrażenie. Znam osobiście Wiesława Kęcika, znam historię Zbroszy Dużej Księdza, Czesia Sadłowskiego, wielu ludzi, którzy bardzo mocno się w to angażowali. Jak dzisiaj z perspektywy czasu pan o tym mówi? Pan o tym myśli, pan to widzi? Znaczy, ja bym tego tak nie oceniał. Ja bym powiedział tak, że przy zasadniczym tym ruchem społecznym, który po strajkach latem 80 roku się narodził, to była robotnicza Solidarność, tak? Związek zawodowy po pierwsze, samorządny, niezależny. O rysie, o procedurach wyłaniania przywódców demokratycznym, tworzony de facto oddolnie i mający potem przyjął on strukturę terytorialną. To było po prostu niezwykle w państwie komunistycznym, w ogóle w skali całego bloku komunistycznego, ale w PRL-u to w ogóle no była rewolucja po prostu. To jest jedna sprawa. Zdecydowana większość mieszkańców Polski to przecież mieszkańcy miast, nawet wtedy, w 80 roku. Ale te 30-kilka% przecież mieszkało na wsi. I na rodziny niezależnych związków zawodowych na wsi, bo tutaj od w zasadzie września mamy do czynienia z trzema nurtami, niezwykle było pomocne, wspierało po prostu tę solidarność, niezależne samorządne związki zawodowe tworzące się w miastach. No i tutaj z jednej strony mamy NSZZ Solidarność tworzącą tak zwaną robotniczą i równolegle rozwijające się związki zawodowe na wsiach. Proszę zwrócić uwagę, ja tu przypomnę, że już 21 września 1980 roku pierwszy wniosek do sądu wpłynął, został skierowany w Warszawie do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o rejestrację. No tak, wśród sygnatariuszy był między innymi Stanisław Helski. To jest jedna sprawa, tutaj nawiązując do naszego bohatera filmu. Więc ostatecznie jeszcze tylko tutaj dopowiem, że liczba członków Solidarności Rolniczej, tutaj dwóch, trzech związków tych głównych, czyli Rolników Solidarności Solidarności Rolników Indywidualnych, o której to organizacji można mówić od zjazdu zjednoczeniowego w marcu w Poznaniu 81 roku. Równolegle też były tworzone od września struktury Solidarności Chłopskiej, na czele której tutaj w województwie wałbrzyskim na Dolnym Śląsku stał Stanisław Helski razem w zasadzie z zastępcą tutaj siedzącym Adamem Konopackim. No to byli po prostu, przynajmniej na terenie Dolnego Śląska, Helski, Konopacki, no liderzy. Trzeba tutaj zwrócić uwagę o słabo znanym fakcie, że kiedy zastrajkowała Stocznia Gdańska w sierpniu 80 roku, Stanisław Helski pojechał tam. Pojechał tam zobaczyć, co się dzieje. Rozmawiał nawet z Wałęsą, a wiem o tym, bo rozmawiałem bardzo długo w 2013 roku z Robertem Helskim. No pojechał tam, rozmawiał, przyjechał tutaj do Kobylej Głowy i w chwili podpisania, w zasadzie następnego dnia po podpisaniu porozumienia gdańskiego, on już tutaj w Kobylej Głowie, dokładnie w zasadzie w Ciepłowodach, utworzył właśnie
tę strukturę, ten punkt informacyjny. No tak, ale rejestracja rolników indywidualnych nastąpiła długo później i była wymuszana kolejnymi akcjami protestacyjnymi. Dlatego, że tworzenie związków... Dlaczego? To pytanie, dlaczego władza komunistyczna, która była w stanie przełknąć Solidarność Robotniczą, czy Solidarność tą reprezentowaną przez struktury NSZZ Solidarności, tak długo ociągała się, tak dalece opóźniała rejestrację rolników indywidualnych? Znaczy tutaj bym powiedział o dwóch powodach, w zasadzie nawet trzech. Pierwszy powód jakby taki ogólny, to proszę zwrócić uwagę, że kolektywizacja w Polsce się nie dokonała w 100%. Sektor... Na szczęście. Proszę? Na szczęście. Na szczęście, oczywiście. Ale z perspektywy władz komunistycznych w PRL-u, no to był problem przed po prostu Moskwą, tak? Wobec Moskwy. Moskwa naciskała mniej lub bardziej w różnych okresach, jeszcze w dekadzie lat 70. na to, żeby zlikwidować rolnictwo indywidualne w Polsce. No i Gierek tutaj jakby w drugiej połowie lat 70., dokładnie w październiku 77 roku wyszła ta ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym dla mieszkańców wsi, dla rolników. Przekazywanie na skarb państwa. Tak, i to polegało generalnie mechanizm na tym, że w przypadku gospodarstwa, które spadkobiercy, tak, syn tego rolnika, właściciela nie chciał przejąć, no to po prostu z powodu braku emerytur dla rolników indywidualnych po prostu rolnik oddawał gospodarstwo i za to dostawał, na rzecz państwa oczywiście, i za to mógł mieszkać do końca życia w tym swoim domu, natomiast otrzymywał za to od państwa emeryturę. Potem po śmierci gospodarstwo było włączane, no właśnie, do różnych struktur uspołecznionego, tak? O tym wiemy, ale jeszcze raz wracam do tego pytania. Dlaczego władza tak bardzo bała się rolników indywidualnych, Solidarności Rolniczej? Moim zdaniem, proszę zwrócić uwagę, jeśli około 60% ludzi angażuje się w niezależny samorządny związek zawodowy, no to dołączenie kolejnego segmentu społeczeństwa do tego ruchu społecznego i tworzenia niezależnych związków zawodowych, oni wysuwali przecież swój program. Tutaj podstawowa sprawa, bo to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, była zagwarantowanie własności chłopskiej. I tutaj właśnie Solidarność Chłopska bardzo to mocno akcentowała, żeby oddolnie na poziomie gmin, bo to w gminach każdy rolnik załatwiał wszystkie sprawy, przecież nie każdy gospodarz miał choćby kombajn, traktor, po prostu to się wynajmowało u państwa. I w tym momencie rolnicy, chłopi, byli tą kategorią klientów, nazwijmy to, dla społecznych kółek rolniczych, tak, byli klientami kategorii drugiej i można było im dyktować choćby wyższe na przykład stawki, nie te ustalone oficjalnie, bo pewno były tutaj duże pole do nadużyć po to, żeby gnębić tego indywidualnego rolnika. Więc myślę, że po prostu chcieli nie dopuścić do tworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych na wsi, bo to po prostu będzie dalej, jeszcze bardziej rozsadzało system. Poza tym w rozmowach Kani, który był po Gierku pierwszym sekretarzem KCPZPR w Polsce, no on obiecywał Breżniewowi, że nie, na pewno po prostu nie dopuścimy do tego, żeby na wsiach powstał niezależny, czy powstały niezależne samorządne związki zawodowe. To jest jedna sprawa. A druga, trzecia sprawa to jest taka, że to jest było takie przeciąganie, drażnienie się ze społeczeństwem, takie no, odcinkowe po prostu tworzenie sztucznych, można powiedzieć, w pewnym sensie kryzysów. Przecież porozumienia sierpniowo-wrześniowe dawały, to była umowa społeczna, były umowy społeczne, prawda, dawały można powiedzieć prawo, żeby różne grupy zawodowe, społeczne mogły tworzyć niezależne samorządne związki zawodowe. I takie oddolnie były tworzone. No i teraz jest drugi jakby, czy inna strona medalu tworzenia Solidarności na wsi, mianowicie taka, że niektóre struktury, czy niektóre działania różnych od września liderów z różnych, pochodzących z różnych stron kraju, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć,
że jedni mieli koncepcję taką, żeby tworzyć odgórnie te struktury, a inni oddolnie. I Solidarność Chłopska tutaj w Wałbrzyskiem, czy na Kujawach, tu chodzi o województwo toruńskie, bydgoskie ówczesne, oni mieli tutaj, tam był liderem, byli Bartoszczowie i Stanisław Janisz, oni mieli inną koncepcję, żeby to było oddolnie tworzone, a potem w ramach struktur wojewódzkich doprowadzić do takiej reprezentacji ogólnopolskiej, ale na zasadzie federacji. Czy ma pan wrażenie... Znaczy, to jest bardzo, bardzo, bardzo złożony problem i muszę państwu powiedzieć, że jak przeglądam źródła, materiały, czy to wytworzone przez ówczesną Solidarność Rolniczą różnych nurtów, czy po prostu fachowców, dziennikarzy Solidarności, którzy opisywali te sprawy rolniczej Solidarności różnych nurtów, po prostu co autor można powiedzieć, to troszeczkę inne ujęcie tematu i inna wizja jakby tych problemów. Wydaje mi się, że to jest tak na dobrą sprawę w naszej historiografii temat jeszcze nie do końca przebadany, bo nawet tymi publikacjami, którymi dysponujemy na dzień dzisiejszy, tutaj trzeba podkreślić, że większość tych publikacji, wydawcą jest Instytut Pamięci Narodowej i wielu w tym gronie, w sumie wąskim specjalistów od Solidarności Rolniczej, no to są jednak pracownicy naukowi Instytutu Pamięci Narodowej. No, dotykamy na razie jakby na dzień dzisiejszy w moim przekonaniu dopiero no wierzchołku jakby problemu. Trzeba naprawdę po pogłębionych studiów, przebadania szerokiej bazy, wielu źródeł, żeby po prostu wreszcie to opisać jak trzeba. No niemniej film na pewno jest też przyczynkiem, jest oprócz tego, że no, jest ważnym dziełem dokumentalisty, jest również też, jak ma już tą bazę badawczą, zawiera również ten wątek badawczy. Natomiast w tej chwili przypomniało mi się takie stwierdzenie Timothy Gorn-Ash, który przyjechał do Polski, obserwował Solidarność, nie był w stanie uwierzyć i coś mu się nie zgadzało. Mówi, jak to jest, że ta Solidarność tutaj w kraju, u was w Polsce, że przecież producenci rolni mają kompletnie inne interesy niż konsumenci płodów rolnych, robotnicy. Jak to jest, że razem tworzycie Solidarność i jedni strajkują, bo przecież w obronie, w momencie, kiedy nie zarejestrowano Solidarności Rolniczej, były strajki na przykład pracowników w miastach, w zakładach pracy, tak? Solidarność Nauczycielska. I Timothy Gorn-Ash mówi, ja tego nie rozumiem, że przecież tu macie przeciwstawne interesy. Rolnicy chcą sprzedawać żywność, a konsumenci muszą kupować. W związku z tym to są grupy, które na poziomie związkowym kompletnie mają... Tak, antagonistyczne. Niemniej, no tutaj on nie rozumiał tego, co myśmy rozumieli, że to była emanacja ruchów wolnościowych, niepodległościowych, aspiracji wolnościowych narodu, a nie tylko kwestii związkowych. No trzeba pamiętać o jednej rzeczy, o tych realiach. Realia, jakby podstawowy jakby problem, o czym nie można nigdy zapominać, to był podział na my i oni. Byli komuniści, rząd PRL-u, prawda, i PZPR, a z drugiej strony było społeczeństwo. Jak się narodziła Solidarność, to dążono, dostrzegali przywódcy związkowi i rolniczych związków i tej robotniczej, tak, miejskiej, że podstawowym przeciwnikiem jest komuna, system. Mówiąc, system. Trzeba, żeby to zmienić, musimy się zjednoczyć. Więc tutaj po prostu wszelkie działania, negocjacje z władzami, no trzeba po prostu taktycznie jednoczyć się po to, żeby po prostu ugrać małymi kroczkami drogą negocjacji no kolejne przestrzenie wolności. Jak będziemy mieli więcej przestrzeni wolności, będziemy mieli większy nacisk. I to sukcesywnie trwało, bo proszę zobaczyć. Porozumienia sierpniowo-wrześniowe to jest pierwszy etap. Potem było oddolne tworzenie struktur Solidarności. Ostatecznie przyjęto też, proszę zwrócić uwagę, 17 września 1980 roku w Gdańsku NSZZ Solidarność, nie Federacja, Niezależne Samorządne Związki Zawodowe, jak to było w porozumieniach gdańskich, tylko jeden utworzono, że jeden, terytorialny NSZZ Solidarność. I rejestracja tej Solidarności Robotniczej dopiero nastąpiła 10 listopada 1980 tak. roku. W tym czasie rozwijają się sukcesywnie ruch związkowy, rozwija się w różnych, mniej lub bardziej tak intensywnie, ale w różnych częściach kraju. Tutaj jeśli chodzi o Wałbrzyskie, czyli obszar Dolnego Śląska, no to właśnie to Wałbrzyskie, Helski i jego, można powiedzieć, drużyna. Ma swoją energię, ma swoją ogromną dynamikę. Tak. Ja na chwileczkę przerwę naszą rozmowę, ponieważ jest z nami pan Piotr Rzeciński. Panie Piotrze, mieliśmy za zadanie też zrobić takie wspólne zdjęcie. Czy to jest możliwe teraz, czy nie? Pytanie
do pana Adama Konopackiego. Panie Adamie, w filmie pojawia się wypowiedź bardzo bolesna, ale też dramatyczna. Przed chwilą pan Łukasz Sołtysik pomówił o tym, że był ten podział na my i oni. Natomiast trochę ten podział zakłóca, fakt, że ci oni byli tak mocno pośród nas, że to co... O, następuje tutaj społeczna akcja. Panie Adamie, że oni mieszkali tuż obok, ci naczelnicy gminy, ludzie, którzy realizowali represje, byli wykonawcami, mało tego, sami kreowali, wymyślali te perwersyjne pomysły nękania, to byli obok, to byli sąsiedzi, to byli, tak jak pan mówił, później zostali naczelnikami gmin, zostali prokuratorami, zostali milicjantami, awansowali, żyli wśród was. Jak pan się czuje, obserwując tą bezkarność i te kariery, które później nie napotykały na żadne trudności? Do mikrofonu proszę powiedzieć. Myśmy od początku, panie Adamie, do mikrofonu. Tak trzeba trzymać mikrofon. Od początku przewidywaliśmy, że jest to próba stworzenia dużego ruchu. Nie wiem, czy to był zamysł Michnika, czy jakiegoś gremium. Ruchu, który nie będzie miał ambicji politycznych, a będzie ruchem roszczeniowym tylko. Stąd myśmy dążyli do niedopuszczenia, do otoczenia nas kordonem sanitarnym, jakby chcieliśmy mieć swoją tożsamość. Stąd nazwaliśmy się Solidarność Chłopska, bo to się wiąże z grupą społeczną, z grupą zawodową. Z pewnym etosem. A równocześnie... I chcieliśmy wyróżniać się zacięciem politycznym, jak gdyby. Myśmy wiedzieli, co to jest ZSL ówczesny, jacy to są ludzie. Przecież wśród ZSL-u co dziesiąty był donosicielem. Był. W partii tego nie było na taką skalę, a PSL, późniejszy PSL, był taki, jaki był. Stasiu znakomicie umiał to ocenić. Stąd próbowaliśmy budować, budując, na to pozwalały jak gdyby okoliczności, budując związek zawodowy, nie myśleliśmy o branżach, myśleliśmy o stworzeniu struktur pod przyszłe polityczne działania, bo w żaden sposób nie można było przypuszczać, że z ZSL-u da się zrobić partię chłopską. To była partia na usługach sowieckich nawet. Przecież z pominięciem PZPR-u oni mieli konfidentów. Sowieci mieli konfidentów. Do mikrofonu proszę mówić. Sowieci mieli konfidentów wśród... Stąd Stasiu był niebezpieczny dla naszych. Jeśli się, przecież to było okrągły stół i tego typu porozumienia było w zamiarach od samego początku. Czy wyście to przewidywali? Czy mieliście taką intuicję, że tu się coś kręci, że tu ktoś kroi nam jakiś dziwny numer? Mieliśmy intuicję jak gdyby, a Stasiu to, Stasiu głównie był przyczyną tego, że przekonał wielu ludzi, że nie możemy się dać zglajszachtować, zmieszać ze wszystkim, że musimy się wyróżniać politycznie. Stąd zrobiono to, co zrobiono. Z Helskiego zrobiono szaleńca, konfidenta. Desperata. Desperata. I robiono ten smrodzik od samego początku. Panie Adamie, jeszcze jedno pytanie. Zapytam o ten moment tej grubej kreski, która u was w gminach na terenie wsi funkcjonowała, że oto obok w sąsiedztwie mieszka ten, który nękał, obok mieszka oprawca, obok mieszka ten autor tych wszystkich represji. Jak wyście to znosili, jak wokół tego można było funkcjonować w takiej rzeczywistości? No było to trudne, mało komfortowe, ale... Jak się mawia, żyć trzeba. I
I gdybyśmy mieli swoją reprezentację polityczną i mogli wpływać na dobór kadr w gminach, powiatach, to by było... Kandydatów do głosowania. To by było osiągnięcie, ale niestety nie mieliśmy żadnego wpływu i bez ja przepraszam Państwa, ja mam 78 lat i po dwóch udarach. Mój wnuk mówi, dziadek, masz dziury w głowie. Robią mi się tego typu zastoiny. No niemniej ta sytuacja obserwowania tej bezkarności, tego, że oni spadli na cztery łapy, że włos im z głowy nie spadł i te krzywdy, których byli sprawcami, nie zostały nigdy w jakiś sposób zadośćuczynione. No i dotąd mają takie możliwości i dlatego należy mieć pretensje do naszych. Pani Aldono, że było tak. Tyle okazji, rozliczenia. Można to było czyścić, tak. Czyścić i jeszcze raz czyścić, bo to mozolna robota. Mozolna robota i tego się nie zrobiło. Pani Aldono, bardzo proszę. Tak, w nawiązaniu do pana pytania, to jest cały czas kwestia aktualna odnośnie tego podziału tych my, wy, oni i że to byli ludzie wśród nas, bo takie wspomnienie teraz do mnie nadeszło, że zanim zmarł mój mąż, mniej więcej 2-3 lata być może to było, dostał telefon tak jakimiś kanałami do tego pana, który był wspomniany w filmie, który był 21 lat wójtem i zadzwonił do niego znienacka ze swojego telefonu, wiadomo, że tamta osoba nie wiedziała, kto dzwoni, zadzwonił i powiedział, że dzwoni Robert Helski i że ma taką prośbę, że czy pan by miał w sobie na tyle odwagi, żeby opowiedzieć historię mojego ojca z pana perspektywy, że miał pan naciski, co się wtedy działo. No i ten pan odpowiedział mu, pan jest chyba szalony, ja się z tymi ludźmi cały czas na ulicy mijam. Ja nie mogę tego tematu w ogóle dotknąć i się rozłączył. I wtedy bardzo żałowałam, że jako ta osoba młoda, która jest bardziej obyta, nie zainstalowała mu chociażby w telefonie nagrania tej wypowiedzi, tak chociaż to też by tak. Nie było legalne, więc być może miałabym później problemy, być może całe szczęście, że tego nie zrobiłam, ale była taka sytuacja. Czyli to pewne sprawy nie są możliwe do załatwienia właśnie dlatego, że ludzie, którzy się angażowali cały czas są między nami i nie będą występowali przeciwko sobie wzajemnie albo ponosili odpowiedzialności, tak, kiedy już też są osobami starszymi, chciałyby mieć spokój życiowy. Dobrze, ale jakie, no bo tym, co mnie urzeka w tym filmie, albo jednocześnie cały czas z tyłu głowy nie daje spokoju, to jest to, że ten film nie jest tylko historią upadłego gospodarstwa, roszczeń finansowych, zniszczenia dobrze prosperującej farmy rolniczej. Ten film opowiada również o tym przekoszeniu aksjologicznym. To, że ten system wartości nie można go odbudować na zgniliźnie, na tym, że to nie działa. Panie Michale, czy ten aspekt dotyczący no, tej wymowy moralnej tego filmu. Tutaj ten aspekt wymowy moralnej, tego, że my ugrzęźliśmy w jakimś takim stanie zawieszenia pomiędzy, gdzie dobro, zło przestaje działać, nie ma znaczenia. Jak pan to czuje w tej historii Helskiego, w tej historii nierozliczonych rzeczy, nie tylko w sensie ekonomicznym czy materialnym, ale w sensie właśnie tego, o czym mówiłem, chociażby wnuczki? No ta historia ma wiele, można powiedzieć, wiele niuansów, wiele smaczków. Trzeba pamiętać też o tym, że mieliśmy niecałą godzinę, żeby to wszystko przedstawić i to był problem, bo jeśli jak już z montażystką ułożyliśmy tą tak zwaną układkę, czyli wypowiedzi na po drugie, tak jak chcielibyśmy, żeby to wszystko było i żeby wszystkie te sprawy były dokładnie opowiedziane, no to wyszło na to, że film powinien trwać 1,5 godziny, materiał byśmy mieli pewnie i na 3, ale chodziło o to, żeby to w sposób jakiś taki bardziej wartki i sprawny opowiedzieć, więc też no, dużo tematów jest pokazanych tak, że no, trzeba mieć jakąś tam wiedzę historyczną, myślę, i rozumieć różne te niuanse. No, tak jak tutaj Łukasz opowiadał o tych wszystkich solidarnościach na przykład. No, też inaczej byśmy mogli to opowiedzieć, jakby było więcej na to czasu i powiedzieć te wszystkie różnice między solidarnością wiejską, rolników indywidualnych, chłopską i tak dalej.
No więc tak, no myślę, że to każdy znając historię, znając te wszystkie wydarzenia, wokół których to wszystko się rozgrywało, myślę, że sam sobie może odpowiedzieć na pytanie, sam to wszystko ocenić. No są rzeczy, które się ocenia jednoznacznie źle, jednoznacznie dobrze. Wnuczki mówią, że są dumne, że mają takie poczucie, wow, tata zrobił coś, o czym wielu ludzi marzyło. Ten element symbolicznej, być może dla niektórych terrorystycznej czy desperackiej akcji jest jakimś symbolicznym wymierzeniem sprawiedliwości, pokazania nie pozwolimy sobie pluć w twarz. No ale jest, no właśnie to nie jest takie jednoznaczne, no bo w sposób symboliczny oczywiście jest to wydarzenie istotne z punktu widzenia rodziny, historii, ale z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka, no to było uderzenie starszego człowieka kamieniem w głowę i nie można jakby tak, tego samego przez się. Panie Michale, ja będę polemizował z panem. Dla mnie jedną z najbardziej ponurych rzeczy, z jaką też przyznam się szczerze, nie daję sobie rady i to też będę od pana Łukasza prosił o wypowiedź. Pana Łukasza prosił o wypowiedź. Otóż myśmy kilka lat temu stanęli wobec takiej rzeczywistości, że oto mamy pogrzeb pana Jaruzelskiego, przedtem jest uroczysta msza święta, jest jakieś zalegendowanie, ktoś nam mówi o tym, że Jaruzelski został wyspowiadany albo się wyspowiadał na łożu śmierci, był podobny jakiś kapucyn, który zeznał w mediach nawet, że dostał rozgrzeszenie. No i potem byliśmy świadkami uroczystej mszy świętej, w której w katedrze polowej na ambonę wchodzi były prezydent Bronisław Komorowski, który mówi śpi żołnierzu, niech trąbka zagra tobie. Uczestniczymy w jakimś przedziwnym teatrum, gdzie ja sobie przypominam, że kilka dni wcześniej mieliśmy już informację od pani Moniki Jaruzelskiej na łamach którychś z tabloidów, którzy, że Jaruzelski kompletnie stracił kontakt z rzeczywistością, nie kuma, jest w jakimś stanie totalnej zapaści, nie ma z nim kontaktu, a potem mamy informację, że się wyspowiadał i że dostał rozgrzeszenie i jest ta cała historia w katedrze polowej, która niby jest mszą udającą mszę pogrzebową, ale nie jest mszą pogrzebową, bo nie ma urny i mamy informację, że się pojednał z Panem Bogiem, że w sensie katolickim i jakby w sensie kanonicznym wszystko tu się zgadza, po czym godzinę później przecieram oczy ze zdumienia i widzę relację z pogrzebu, gdzie nie ma księdza, nie ma stuły, nie ma krzyża i jedzie Urban na wózku inwalidzkim i jakieś ordery niosą na tym i niosą urnę. I ja mówię zaraz, na miłość Boga jedynego, jeśli ktoś powiedział, że nie będzie wielka radość z jednego nawróconego grzesznika więcej niż 99 sprawiedliwych i teraz Kościół Matka Nasza w osobie biskupa Głódzia, czy jak on tam się nazywa, Guzdka, autoryzuje te teatrum, po czym nagle się okazuje, nie jest w stanie cieszyć się z nawróconego, bo nie wysyła księdza, nie ma krzyża, nie ma ceremonii pogrzebu katolickiego. Mówię, zaraz, w czym my uczestniczymy? Mamy do czynienia z jakimś kompletnym pomieszaniem pojęć, no. Czyli jakiś fotomontaż. Czyli, słuchajcie, uczestniczyliśmy do końca w agenturalnej ustawce, która była realizowana nie tylko do końca życia Jaruzelskiego, ale nawet po śmierci. I w tym wszystkim bierze udział Komorowski, Guzdek i tak dalej, i tak dalej. I symbolicznie Urban na wózku przewodzi tej całej ceremonii i prowadzi tą całą kamarylę. Słuchajcie, czy rozumiecie coś z tego, czy nie? I teraz to pytanie o to, że to Jaruzelski w tych wyimkach, które pan wyciąga z archiwum telewizyjnego, to Jaruzelski jest ustawiony w roli oceniającego i ferującego wyroki. Że on mówi coś, że kara nie taka, że on jest nieredukowalny, że on jest nie... Słuchajcie, to dziękuję panie Michale za wyciągnięcie tego fragmentu, bo to nam pokazuje, jak dalece ten fałsz, jak dalece my tkwimy po kokardy
w tej rzeczywistości. To, co pani Aldona mówi o tym, tym kompletnym nierozliczeniu i tej bólu pana Roberta, który gdzieś, ta zawziętość, no ale właśnie ona się bierze z tego, że my wszyscy jesteśmy, po prostu uczestniczymy dalej w tej farsie, w tej jakiejś kompletnie nie zakłamanej rzeczywistości. Przepraszam, pozwoliłem sobie na taką osobistą refleksję, ale to czułem, że muszę to powiedzieć, bo dokładnie to jest... To jest jeszcze przywołany przeze mnie na samym początku ksiądz Franciszek Blachnicki, który okazuje się, że dopiero 14 marca dowiedzieliśmy, że został zamordowany, choć wszyscy intuicyjnie to czuliśmy, tak? Mówił, że tym, co nas zniewala, to nie są tylko wojska sowieckie, czy to ZOMO, czy te suki, czy ta godzina policyjna. Tym, co nas zniewala, jest świadomość życia w kłamstwie. I my możemy się wyzwolić, odrzucając kłamstwo, tylko pod jednym warunkiem, że będziemy mieli odwagę stanąć po stronie prawdy. Bo prawda ma rzecz, prawda ma tą ogromną moc wyzwalającą. Tak? Tak, i na przykład taki pan Helski miał taką odwagę, ale jaką cenę zapłacił i każdy z nas jako jednostka boi się wystąpić przed szeregiem. Pani Aldono, ale Blachnicki ma na to odpowiedź. Prawda ma moc wyzwalającą pod takim warunkiem, że będziemy gotowi przyjąć konsekwencje wyboru prawdy. Ale te konsekwencje są moim zdaniem zbyt bolesne, żeby się podjąć. Ale doskonale wiem. Doskonale wiem o tym. Na tym polega siła Helskiego i na tym polega siła tego jego aktu, tak? Bardzo proszę, panie Michale. No ja rozumiem pańskie emocjonalne podejście, natomiast proszę pamiętać, że urodziłem się w roku 86, więc jakby nie traktuję Wojciecha Jaruzelskiego aż tak emocjonalnie. Dla mnie jest to postać historyczna z wszystkimi tego plusami i minusami, prawda? No więc... Ten urywek po rozprawie sądowej wrzuciliśmy bez cięcia to, co było w faktach wtedy, w 1994 roku, natomiast nie wiem, co było wcześniej czy później. Złośliwi porównywali to do papieża, który wybaczał Ali Akczy. To jest absolutne nadużycie, tak jak, przepraszam bardzo, pozwolę sobie na moją osobistą jakąś refleksję, ale ja bardzo... Jeśli tylko mogę dokończyć, tak. no jednak musiał się pojawić Wojciech Jaruzelski. No, ale nie bardzo dobrze. Był cały czas film o Stanisławie Helskim, nie o Jaruzelskim jakby, prawda, to też trzeba pamiętać, natomiast no, czułem potrzebę, żeby tu była pokazana druga strona. Dokładnie tak. Można jednak wyważyć to wszystko i pokazać, że to no jednak można na tę sprawę spojrzeć z różnych stron. Dokładnie tak, ale to pokazuje zatwardziałość tych ludzi, że oni do końca grali i tak jak powiedziałem, w sensie pośmiertnym. No, ta historia trwa. I to, co mnie też w jakimś sensie uderza, o czym nie wiedziałem, bo ja nie pamiętam tego programu Kurskiego, gdzie on zderza Urbana z Helskim. Uważam, że... Ja uważam, że to jest moje osobiste zdanie oczywiście. To jest do obejrzenia na YouTubie, jeśli ktoś by chciał w wersji VHS, tak. Taka nielegalna kopia jest na YouTubie, jak się wpisze Urban Helski, to można całość zobaczyć. Jak rozmawiałem z panem Kurskim, to mówił, że po tym odcinku, bo to były 3 odcinki, tam zderzał takie przeciwieństwa, po tym odcinku program został zdjęty z anteny, więc... Tak, ale z drugiej strony przyznam się szczerze, że nobilitacja Urbana przez fakt takiej konfrontacji jest dla mnie czymś, co mi tutaj bardzo mocno skrzeczy i jakoś, przyznam się szczerze, oglądałem to w ogromnym dyskomforcie, chociażby dlatego, że osoba tej... Że osoba Urbana nie powinna pojawiać się w takiej konfrontacji. Inaczej, że Helski nie powinien być konfrontowany z taką obrzydliwą postacią po prostu. To nie jest tutaj, że są dwie strony. Tutaj nie było... mam jakoś takie poczucie, że to nie powinno takich rzeczy się robić, że Kurski nobilituje Urbana, pokazując, że oto jak równy z równym, że są dwie racje, ten mówi to, państwo sobie wyciągnijcie wnioski. Nie, po prostu tu mamy sytuację ofiary i kata, zbrodniarza i osoby pokrzywdzonej i nie ma tutaj możliwości wyważania racji i pokazywania, że oni mają równe prawo moralne do tego, żeby głosić swoje racje. Jeden kłamie, drugi walczy o prawdę. I to jest niestety, to jest taka moja uwaga i nie mówię tego z resentymentów wobec
pana Kurskiego. Ja jeszcze jedną dyskusję się podzielę w nawiązaniu do tego, że pan w ogóle nie wiedział, że istniała taka rozmowa kanciastego stołu. Istniał też film nakręcony przez holenderską wytwórnię, ten film nazywał się Generał i Chłop. I ten film także miał zabronione przez pana Jaruzelskiego transmitowanie w telewizji polskiej i w ogóle. On tak jakby zaistniał z zewnętrznych źródeł, gdzie wybierano ludzi, którzy tak jak perełki takie, którzy zasłynęli swoją niepokorą, stawaniem przeciwko systemowi. I ten film zaistniał z zewnątrz, powstał, ale w ogóle nie zaistniał prawie że w świadomości ludzkiej, dlatego że został praktycznie od razu zniesiony. Teraz jest dostępny na internecie, ale to znowu to podlega dociekaniom tym, którzy się interesują, tym, którzy być może taką informację dostali, tak? A większość z nas jej niestety nie ma. Pani Aldono, zapytam jeszcze o jedną rzecz. Czy pani, jakie pani ma oczekiwania? Co powinno się stać, aby pani miała poczucie, że być może Robert z zagrobu byłby uspokojony, czy miałby pewne poczucie satysfakcji? Co powinno się stać? No ja nie posiadam oczekiwań, gdyż jestem z cyklu tych kobiet, które oddają swoje życie dla domu, a nie wojownikiem, który stoi. Nie wejdę teraz w buty męża, nie będę o nic walczyć, nie będę o nic dociekać, nie będę udowadniać, bo ja po prostu fizycznie nie mam czasu na takie rzeczy. Ja mam 4 malutkich dzieci i moje losy przeplotły się w taki sposób z losami męża i jego rodziny, że ja swojej historii życiowej nie jestem w stanie poświęcić ich historii życiowej, w zasadzie wspólnej, tak? Ale ja teraz się muszę skupić na wychowaniu 4 dzieci, które w tym momencie mają 1,5 roku, niespełna 3 lata i jeszcze 8 i 9 za niedługo. Więc ja panu nie odpowiem na to pytanie, bo ja po prostu jako kobieta będę zajmować się ogniskiem domowym, a nie tym. I zostałam rzeczywiście w jakimś stopniu, tak, bo też jestem osobą pracującą, chwilowo przerwałam. Być może bym reaktywowała miejsce, gdybym miała możliwości, ale moje dzieci są zbyt małe, tak? Więc ja obecnie mieszkam w tym dobytku, w tym gospodarstwie, które zostało zrujnowane i które aktualnie też się rujnuje, bo mnie w tym momencie, z racji, iż mam małe dzieci, którymi się muszę zająć, nie stać mnie na to, żeby zadbać o to gospodarstwo, żeby je ponownie reaktywować, żeby chociażby zadbać o ten budynek mieszkalny, który niszczeje, bo jest stary i po niemiecki. Więc ja, o czym ja tutaj mogę mówić i rozmawiać? No. Panie Łukaszu. Ja mam swoją własną bitwę teraz do przetrwania. A czy prawna zostały rozwiązane? Nie no, zabytek cały czas funkcjonuje. No właśnie proszę cię skierować rozmowę na współczesność, bo może zacznę od bohatera. Stanisława Helskiego. Chciałbym podkreślić dwie sprawy takie odnośnie jego osobowości, jego charakteru. Odwaga, rzeczywiście, tak jak było powiedziane też w filmie, tutaj pan Adam Konopacki podkreślał, to był inteligentny facet, wyrobiony, cały czas śledzący wszystko na bieżąco. W czasie swojej działalności, tych 16 miesięcy związkowej, on naprawdę był w kierowniczych gremiach Solidarności Rolniczej. Oczywiście tworzył i kierował, współkierował nurtem Solidarności Chłopskiej. Ale on odgrywał bardzo znaczącą rolę. To jest jedna sprawa. Angażować się w takie sprawy, jak Niezależny Samorządny Związek Zawodowy w czasach komuny, to był wielki akt odwagi, ponieważ ci rolnicy cały czas tutaj nie byli anonimowi. W tych małych społecznościach lokalnych, wsi, gmin, ludzie przecież o sobie bardzo dużo wiedzą, jeśli nie wszystko. Trudno było po prostu się wychylić. To, że on się wychylił, stanął na czele jednego z nurtów Solidarności Rolniczej, był liderem jednego ze związków rolniczych w województwie wałbrzyskim, to jest bardzo duży akt odwagi i robił to bardzo dobrze w moim przekonaniu, na ile znam źródła i też z tej relacji, którą przeprowadziłem z Robertem Helskim, no to tutaj pan Stanisław, no bez dwóch zdań lider. Druga sprawa, do tej pory jakby w historiografii też ja jak pisałem o Stanisławie Helskim, czy pisało się, na przykład pan nieżyjący już profesor Jerzy Przystawa też pisał o sprawie Helskiego. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy, kiedy już nie ma Roberta Helskiego, należy mówić o sprawie Helskich, bo to już jest sprawa rodzina, są spadkobiercy, jest nieruchomość. Nie ma tam gospodarstwa, jeśli dobre mam informacje. Jest budynek, jest nieruchomość, w znacznej mierze porośnięta lasem, no bo w pewnym momencie
I ojciec i syn doszli do wniosku, że no, w latach tych 90. zaczęły być dopłaty takie restrukturyzacyjne dla rolnictwa, że po prostu zaprzestanie się uprawy roli. I jak się posadzi las, to dopiero za 5 lat będzie się mieć dopłaty. Niewaloryzowane. To w rozmowie ze mną pan Robert Helski podkreślał. Moim zdaniem teraz sprawa jest tego typu, że trzeba no, wyjaśnić jakoś prawnie, uregulować tę sprawę. Jakieś zadośćuczynienie powinno być dla tej rodziny. Jakaś pomoc też tutaj dla pani Aldony i jej dzieci. I tutaj po prostu też temu, ja też mam taką nadzieję, że ten film pokazywany będzie w różnych częściach kraju, że po prostu ta pomoc jakoś się wykrystalizuje i zmaterializuje też i przełoży się na konkretne rozstrzygnięcia. Natomiast sprawa jest niezwykle prosta w tej sprawie Helskich, jak powiedziałem. Było to poruszone i zaznaczone w filmie, ale ja jeszcze raz chciałbym tutaj, jak państwo w nieco mniejszym gronie, ale żebyście usłyszeli. To zagospodarowanie zastępcze było bezprawne. Wprowadzony stan wojenny, bez dwóch zdań, stworzył warunki do nadużyć do administracji państwowej. I to się dokonało. Dlaczego tak mówię? Po pierwsze, z tego, co mi Robert Helski mówił, ale też i z dokumentów wynika, do których na razie jeszcze nie wszystkich, ale bo to trzeba dokładnie wszystko przebadać, ale te, które widziałem, czytałem, wynika, że plany obsiania pól były uzgodnione i zatwierdzone przez nadzór rolny i gminę w 1981 roku. Było tam jasno powiedziane, że będzie siany rzepak, o czym to było w filmie, ale dopiero w sierpniu. Do tego czasu było powiedziane, że trzeba będzie poprawić stan pól, rekultywować. Tam po prostu były, po prostu w 1981 roku Helscy, Robert i ojciec, bo obydwaj byli współwłaścicielami tego gospodarstwa, to też trzeba podkreślić, musieli doprowadzić do, można powiedzieć, użytku na nowo tych pól. No to wymagało pracy. Dali sobie na to rok, tak? Czyli od połowy 81 do połowy 82. I po prostu musieli wyzbierać kamienie, tam były po prostu przebudowa linii energetycznych, trzeba było po prostu te pola zniwelować po wykopanych słupach. No, trzeba było to uporządkować, nawieść, przystosować po prostu do nowego obsiania tych pól. Ale to było w filmie powiedziane. Tak, ale tak. To... No, mamy do czynienia z pewnym perwersyjnym, takim no i w pewnym momencie właśnie teoretycznie... Kolapsem prawnym, tak? Tak, jest stan wojenny i wiosną się okazuje, że niby nic się nie dzieje na tych polach, ale ci urzędnicy doskonale wiedzieli, jaki jest plan, że po prostu oni robią swoje, przygotowując pola, że pod obsianie rzepakiem, ale który pan tłumaczy, że to było bezprawie. Tak, my się zgadzamy. No tak. To było bezprawie. Dobrze, i uchylenie tego bezprawia chyba nie jest możliwe, tak? No moim zdaniem powinno być, tylko nie wiem czemu nie, to nie zadziało się za czasów komuny, no to rozumiem. Taki imposybilizm totalny, no tak. Dobrze, a pytanie pani Aldono. Czy pani próbowała sprawą zainteresować adwokata, mecenasa, pełnomocnika? Ja osobiście niczego nie próbuję. A Robert? Mój mąż się starał. Miał jakieś możliwości teoretycznie, ale w praktyce żadna z nich się nie sprawdziła. A moim sukcesem życiowym jest to, że ja po prostu żyję i jestem z tymi dziećmi, dlatego że tutaj to nie zostało wyszczególnione. Ja też nie byłam przygotowana, że wezmę udział w jakiejś dyskusji i powiem szczerze, że teraz dopiero jestem w stanie przeżywać żałobę, dlatego że dzieci troszeczkę podrosły i zrobiła się na to jakaś przestrzeń, bo ja najpierw się musiałam zmobilizować do tego, żeby żyć, żeby się o nie starać. I w związku z tym, że ja teraz aktywnie przeżywam swoją stratę męża, ja nie umiem się wysławiać, nie jestem przygotowana do tego, więc nie odpowiem panu w taki sposób na pytania, ale tutaj odnośnie tego ważnym dla mnie jest, że mój mąż zmarł nagle na zawał w garażu, gdzie wyszedł na chwilę tylko przygotować się do tego, żeby przeprowadzić pracę w lesie, czyli żeby nadal utrzymywać to, co ze swoim ojcem osiągnął. Czyli miał w planie przecinkę lasu. Wyszedł na chwilę zająć się tym i ja nagle zostałam postawiona w obliczu faktu, gdzie uspałam dzieci, wchodzę, a mój mąż nie żyje. W pierwszej chwili udzielałam mu pomocy, zawołałam pomoc pogotowie, okazało się, że już jest za późno. Więc o czym ja mogłam myśleć, o jakiej pomocy, o jakim angażowaniu kogokolwiek? Ja się musiałam zaangażować, proszę pana, w swoje życie,
żebym ogarnęła czwórkę dzieci. Nie, teraz mi się to wydaje niewyobrażalne. Niemowlę i roczne dziecko, do którego trzeba wstawać nocą. Ja sama w takim dużym domu, który jest ruiną prawie, że wymagał ode mnie bieżących różnych napraw drobnych, troszkę bardziej, na które mnie nie stać. Ja nie jestem w stanie myśleć o tym, żeby aktywować jakichś adwokatów, mecenasów, szukać ludzi, którzy by się zainteresowali. Skoro to do pewnego momentu nie zostało zrobione, skoro o to się starało dwóch silnych mężczyzn, inteligentnych, naprawdę dla mnie bohaterów, to w jaki sposób ja mogę cokolwiek robić? No dla mnie sprawa jest zamknięta osobiście. To, co było, to minęło. Sprawa nie jest. A ja muszę stać na nogach i starać się za niedługo wrócić do pracy. Bardzo proszę. Można zabrać głos, nie siedząc w tym panelu. Może, oczywiście. Właśnie mamy to w scenariuszu. Zapraszam panią serdecznie. To zapraszamy do nas. Odstępuje pani miejsce, będziemy dumni. Ja muszę wyjść na papierosa. Ale nie, będzie nam miło, ja rozpoznaję panią jako uczestniczkę i bohaterkę filmu. Wielkie brawa dla pani Krezowaty. Tak? Proszę bardzo, to mikrofon pana Konopackiego, tu. I fotel. Dobrze, niech pan się. Dobrze. To może być. Najkrócej, czego mi tu brakuje? Brakuje mi wielkiego podziwu, uścisków i gratulacji dla autora, dla reżysera. On wycisnął z materiału, który zebrał, wszystko, co było niezbędne. I dyskusja na ten sam temat i opowiadanie tej samej historii, często przez tych samych bohaterów, po prostu dobija puentę deską. Dajmy spokój, bo mi to przeszkadza pamiętać film. Druga rzecz. Przepraszam bardzo. Skoro tak zwani nasi w czasach już demokratycznych, czy prawie demokratycznych, po tym wydarzeniu i przed tym wydarzeniem, w latach 90. odwrócili się plecami i nie umieli załatwić tej sprawy, to teraz też są nasi. Teraz są demokratyczne w pełni wybory. Ba nawet są w tym roku. Dla mnie ten film jest wielkim żądaniem sprawiedliwości na te czasy. Sprawiedliwość, że Helski ma... jakby opinia o nim nie jest dwuznaczna. Opinia o nim jest jednoznacznie pozytywna. Tak, o jego czynie niekoniecznie. To już może być dyskusyjne. Na pewno jest symboliczny. I nie jest tu żadna sprawiedliwość sądowa potrzebna, żeby powiedzieć Stanisław Helski to jednak był bohater, skrzywdzony, upokorzony. Nie trzeba. Film to załatwił. Tu są potrzebne pieniądze, do jasnej cholery. Za jakie prawne. Bzdury moje państwo płaci miliony odszkodowań. A gdzie jest moje państwo w roku 2023? Gdzie są ci, którzy są nasi i będą walczyć o nasze głosy? Ten film to jest jeden wielki donos, że do tej pory nikt nie zrobił nic. I należy ten film w tym celu wykorzystać. A pani radzę, bo pani jest super osobą, niech pani nie walczy nic, niech pani się stamtąd wyprowadzi. To jest taka czarna dziura do piekła, o którą... Na razie utknęłam z powodów finansowych. Ja już tłumaczę. To jest taka czarna dziura do piekła, gdzie wszystkie krzywdy, złe energie kotłują się od lat. Ba, było kilka związków, z każdego związku są dzieci, więc też będzie to może zostawmy problem ten formalny. Tam to... Ja mam propozycję. Nie układajmy życia, pani Aldonie, błagam. Przepraszam, ale jest ale, ja wielki apel o pomoc. Ale tak ja mam taką możliwość. Ja panią zapraszam do gminy Wińsko. Ja teraz nie jestem dziennikarzem, jestem wójtem. I ściągam rodziny, zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi, z Kazachstanu, polskiego pochodzenia, Uzbekistanu, Rosji, Ukrainy, Białorusi. Ściągam także z Polski. Zapraszam. Mam dla pani mieszkanie. Nie wiem, jakiego jest pani zawodu. U nas z pracą dla kobiet jest słabo, ale czwórka dzieci to jest niezłe. Jestem wszechstronnie wykształconą nauczycielką. A tak szczególnie, to jaki przedmiot? Edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, matematyka. Matematyka, bo tych przedszkolnych to mamy dużo.
matematyka na pewno, słuchajcie, a na samych repetycjach pani pojedzie tak, że... Pani Michale, gdzie kamera? To trzeba rejestrować i zrobić kolejny dokument. Ale ja mówię poważnie. Ale ja to przyjmuję bardzo poważnie, tylko w momencie, kiedy są sprawy spadkowe, które też wymagają nakładów finansowych, a ja jednocześnie muszę łatać dziury domu i zajmować się... To pani nie będzie musiała... To jest też gmina wiejska, tylko pani dostanie porządne mieszkanie. Nic nie trzeba będzie dobrze łatać. Mamy kolejne pytanie z sali, bardzo zapraszam. Prosimy. Chodzić. Dobry wieczór Państwu. Przysłuchując się wypowiedziom, obejrzając ten film, ja bardzo dobrze znałam pana Stanisława Helskiego. Często bywał w moim domu. Mieszkam na Opolszczyźnie i Jerzy Gnieciak był przewodniczący Solidarności, a ja byłam jego zastępcą. To był największy związek w Polsce, bo mieliśmy 10 tysięcy członków na Opolszczyźnie. Chcę powiedzieć, przysłuchując się tej dyskusji, szlak mnie trafia. Okrągły stół, gruba kreska, komuniści spadli na cztery łapy, żyje im się dobrze, okradli, zamataczyli i teraz jeszcze czwartego idą mówić, że oni mają rację. Ja już mam dzieci dorosłe, mąż zmarł, ale mnie normalnie krew zalewa, jak otwieram telewizor. Pana często słuchałam, no nie wiem czemu pan tej telewizorni nie występuje. Ja myślę tylko sobie tak po chłopsku. Trzeba naprawić krzywdy, które zostały dokonane. Tych krzywd jest tysiące. To nie jest tylko jedna, pani. Tych, mówię, tysiące. Chcę jeszcze powiedzieć, co się dzisiaj dzieje. Ustawa ta o tych ubekach. Co te ubeki robią? Idą do sądu i duże odszkodowania dostają. Po 400, po 300 tysięcy. A co myśmy dostali? A kopa dostaliśmy. I po łbie. Ja jestem radną w gminie Popielów. To jest taka gmina, gdzie jest mniejszość niemiecka, Ślązacy i Chadziaje, jak oni na nas mówią. I powiem, od 91 roku, w 91 roku założyłam Ruch Rzeczypospolita Samorządna dla obrony majątku narodowego, praw pracowniczych i rodzinnych gospodarstw chłopskich. Proszę Państwa, my nie o taką Polskę walczyliśmy, nie o taką wieś, ani o taki Sejm, ani o taki Senat, ani o taką władzę w gminie, w województwie czy w powiecie. To jest państwo w państwie, to są klany w gminie, klany w powiecie, klany w województwie. No ludzie, gdzie my żyjemy? Czyje to jest państwo? Ruskie, niemieckie, polskie władzy? Jak władza przyjdzie do władzy? Wypiszcza wszystkich po kolei, bo się nie pod... Następni do golenia. Czy on dobry, czy mądry, czy głupi, czy on osioł, ale się obsadza stanowiska. Bo kasa. Ludzie, gdzie my jesteśmy? Idą wybory. Jeżeli Kaczyński nie zmieni układu politycznego w postaci innych ludzi, nie pogoni też niektórych tego spisu, bo ja nie chcę mówić o swoich posłach czy posłankach na Opolszczyźnie, to grozą wieje. Poseł musi być posłem, radny musi być radny, wojewoda musi być wojewoda. Musi być Bóg, honor i ojczyzna. A tak jak teraz, tyle lat już minęło sprawiedliwości. Jak nie ma, tak nie ma. No Ziobro, no sądy, co to za sądy do cholery jasnej, że tamta sekta ciągle jest. Nie było lustracji na uniwersytetach, ani w sądach, ani w szkołach, ani nigdzie. Tyle lat. Ludzie, gdzie my żyjemy? Do czego my zmierzamy? Ta biedna kobiecinka, taka ładna, młoda. Ja też, jak zakładałam Solidarność, byłam taka szczupła jak pani. 50 kilo ważyłam. I miła pani, płakać mi się chce. Nad pani losem, czwórka dzieci, ja znam to wszystko i tą kobylę głowę, tą ruinę. Wie pani, to częściowo była moja decyzja, że zdecydowałam. Ja wiem, proszę pani, proszę mi wybaczyć, ja nie mam takiej intencji, ale chodzi o co, że ja też miałam małe dzieci, też mnie prześladowali, komuna. Ja wywodzę się z rodziny Sybiraków, mój pradziadek Koszarski walczył wokół Witosa. Ta babcia sybiraczka tak mi tam tą patriotyzm nocami do tego ubaku ładła, że ja, jak ten Helski,
od dziecinnych lat. Pierwszy strajk w szkole podstawowej, mając 14 lat. No bo pani na historii powiedziała, że w Katyniu mordowali Niemcy. Ja mówię, proszę pani, czemu pani kłamie? No to nie Niemcy, to Ruscy. To przyjechali NKWD, przyjechało, czy ten SW przyjechało ze Świdnicy, ojca i mnie jutiurmy zamknęli w Świdnicy. Bo ja jestem spod Strzegomia, dziewczyna. To moja parafia. I mnie zamknęli do tej tiurmy. Ojciec tak dostał... 14-latkę? Tak jest. Ojciec tak dostał, że jak żeśmy szli z tej Świdnicy po dwóch dniach, to ja musiałam 20 metrów za nim iść, bo on był tak zbity i ledwo, że żył. I tylko mi mówił, czekaj, ja ci pokażę. Tobie się odechce klepać o Katyniu, jak przyjdziemy do domu. Na szczęście się zmęczył, poszedł spać i mnie nie nabił. Ale proszę państwa, widzę tu dużo młodzieży, dużo fajnych ludzi. My przyjechaliśmy w czwórkę. I powiem, mieszkam w tej wsi, ta wieś się nazywa Karłowice. W każdym jednym domu był ormowiec, co w drugim ubowiec. Jak to? Nie wiem, czy państwo wiecie, że Opolszczyzna bardzo, szczególnie była nasączona ubekami i różnymi i tak dalej. Nie jak przesłuchiwał KGBowiec z Wrocławia, kim był, koszulę miał w kratkę, pistolet położył i mówił, ty taka, ty siaka, ty owaka i tak dalej. Ja byłam młoda, bałam się. Jak mnie zamykali, to płakałam i takie grube łzy mi leciały. Wydawało się, że w tych kamiennych schodach dziury się robią. Każdy się bał, bo nie wiedział, czy wróci, czy go zabiją, uduszą, czy co zrobią. Ale chcę powiedzieć, że Solidarność Robotnicza, go zamkli tam, internowali, troszkę to było inaczej. Muszę powiedzieć o wsi, nie zdajecie sobie państwo, jak ciężko było przeżyć te czasy. Na wsi wszędzie człowieka mieli. Proszę, człowiek w pole, tam mogą cię zabić. Pojechałeś do krów, tam cię mogą też zabić. Moja córka szła po krowy. I nadjechali, dobrze, że sąsiad był w pobliżu, bo ją chcieli porwać i tak mnie skrzywdzić, żeby ją zabić. Nalali do studni jakiegoś płynu, jeszcze rzucili mi zdechłego kota. Ja nie wiedziałabym, aż się to popsuło, jak wodę czerpałam. Jak tego kota wyciągłam, cały się już rozlazł. Już nie mówię o innych rzeczach. My, chłopi polscy, nie rzucim ziemi, skąd nas... Porozumienia rzeszowsko-uszczyckie do dzisiaj są niewypełnione. Mówię tu o ziemię. Sprzedali, rozdali ziemię byłym dyrektorom PGR-ów. Niemcy ile mają w łapach tej ziemi. Holendrzy i tak dalej, i tak dalej. Na Boga. Polsko, moja miła, tyle lat od 89 roku, a ja myślę, że ja żyję ciągle w tej komunie, że ona ciągle wkoło mnie jest, że ona ciągle za mną stoi. I powiem, panie z Warszawy, do Warszawy też jeżdżę i widzę, co w tej Warszawie, co ten Trzaskowski robi i tak dalej. Mam wnuczkę 7 lat w Warszawie mieszka i mówi, babciu, ale ten Trzaskowski taki wredny, tyle nam każe za śmieci płacić. Ja mówię, no i co ja mam zrobić? Zostawić tam na Opolszczyźnie, sprzedać dom, przyjechać i jeszcze z Trzaskowskim wojować? Tak, babciu, tak? Musisz tu przyjechać do Warszawy. To proszę państwa, piękny film, ale za mało wątków jeszcze było o tych polskich chłopach. Dużo rolników. I dzięki Solidarności Robotniczej jedzenie, żeśmy wozili, wspomagaliśmy jak mogliśmy. Do dzisiaj jesteśmy ludźmi, co pomagamy, jak ktoś jest biedniejszy. Dzielimy się kawałkiem chleba. Ja pani życzę wszystkiego najlepszego. Dla mnie jest potrzebna ustawa, która wszystkie krzywdy zostaną naprawione. Jeżeli ubekom się daje po 400 tysięcy, idą do sądu mimo tej ustawy, a dla pani nie ma, pani powinna dostać rentę specjalną i całkowite odszkodowanie za zniszczone gospodarstwo, za ten sprzęt. Szczęść Boże, przepraszam bardzo i dziękuję. Wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za ten poruszający głos. Dziękuję bardzo. Czy są pytania z sali? Bardzo proszę.
króciutko, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja obejrzałem ten film z takim troszeczkę z nostalgią, dlatego że nawet sam siebie zauważyłem na jednym z kadrów. Ja pisałem o Stanisławie Helskim. Miło mi również, że autorzy zainspirowali się moim tytułem z 1994 roku, bo taki właśnie dałem tytuł do swojego tekstu. To, co mi tutaj zazgrzytało, ja się w wielu kwestiach nie zgadzam z panem Pospieszalskim, ale przedstawienie Jacka Kurskiego, który wystawił człowieka zmaltretowanego przez Jaruzelskiego do programu z Urbanem, oceniam jako akt, powiem mocniej nawet, nie nadużycie, to był akt jakiegoś takiego sadyzmu medialnego. Po prostu wszyscy, tylko nie Urban przed Helskim. Tutaj jakby niekoniecznie się zgadzam. Natomiast mam jeszcze inne pytanie, takie wybiegające w przyszłość. To nie jest pierwsza premiera, o ile wiem, bo była premiera w Warszawie. Tutaj pani mówiła o tym, że należą się odszkodowania i tak dalej. Ja się całkowicie z tym zgadzam, ale żeby sąd zajął się taką sprawą, to musi być jakaś kasacja nadzwyczajna. Z filmu dowiedzieliśmy się, że do roku 2022 były podejmowane różnego rodzaju próby. Co robił w tym czasie każdy minister sprawiedliwości i co robił w tym czasie dwukrotnie minister sprawiedliwości, który na sztandarach ma patriotyzm, ubieganie się o losy takich właśnie ludzi, bohaterów, czyli pan minister Ziobro. Myślę, że to jest bardzo dobry fragment na ciąg dalszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. O głos z widowni poprosiła też pani Urszula Helska, która jest siostrą mojego męża. Bardzo proszę. Gdzie jest pani Urszula? Proszę się nie obawiać, że króciutko. Ja mam dwie kwestie. Może, jedną... może imię chociaż. Jarosław Broda. Po pierwsze, chciałem podziękować Państwu i bohaterom, i twórcom filmu, bo jest świetny, ale po drugie, mam pytanie do przedstawiciela IPN-u. Tu się pojawił wątek prokuratora generalnego. Główny prokurator IPN-u jest zastępcą prokuratora generalnego, o ile mi wiadomo. I być może to jest droga do zajęcia się tą sprawą i do kasacji nadzwyczajnej. Może ten pomysł gdzieś dotrze. A mam drugie pytanie z innej beczki. Czy Państwo mi mogą powiedzieć, co się stało z tymi nadgryzionymi przez myszy dokumentami? Są u mnie w domu i prawdopodobnie przekażemy je do IPN-u. Świetny pomysł. Przed myszami je trzeba ochronić. bardzo dziękuję. To może bardzo prosimy. Jeszcze chwilę, to zróbmy to jeszcze raz do mikrofonu. Kochani, dostałem sygnał, że powolutku musimy lądować. Bardzo proszę. Nazywam się Mateusz Iżmański. Ja, jak usłyszałem, będąc młodym człowiekiem... To może dajmy jeszcze pani Urszuli. Pani Urszula, bardzo proszę. Znaczy, ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo mi, panie Michale, dziękuję za film. Ja również dziękuję, bo Państwo nie widzieli pani Urszuli na ekranie, bo z różnych względów nie zdecydowała się pani Urszula wystąpić, natomiast rozmawialiśmy wcześniej wielokrotnie i też jakby, i nie tylko z panią Urszulą, z wieloma osobami wcześniej rozmawiałem i to też było bardzo cenne informacje, które od pani pozyskałem, więc też serdecznie dziękuję za pani wkład. To może ja już na koniec. Nazywam się Mateusz Jerzmański. Jako młody człowiek usłyszałem w radiu tą informację właśnie o tym fakcie, że generał Jaruzelski dostał kamienią w głowę i poczułem satysfakcję. Naprawdę ten człowiek był wtedy dla mnie bohaterem, ja byłem bardzo młody. No i to właśnie chciałem powiedzieć, że ten człowiek dla mnie jest bohaterem. Panie Mateuszu, dziękuję serdecznie. Kochani Państwo,
Otóż tak, zostałem no jakby skłoniony do tego, czy poproszony o zamykanie powolutku naszego spotkania. Może króciusieńko jeszcze do pana Łukasza pytanie. Panie Łukaszu, czy ta historia powinna mieć ciąg dalszy? W kilku zdaniach. Moim zdaniem powinna mieć przede wszystkim szczęśliwy finał prawny w postaci z jednej strony pomocy prawnej, udzieleniu rodzinie, żeby uregulować sprawy majątkowe, a po drugie od strony, ze strony państwa no, powinna zapaść decyzja o wypłaceniu odszkodowania. Zadośćuczynienia. Ja do końca nie wiem, jak należy to potraktować, ale no tak, rekompensata, nazwijmy to tak, i może nie do końca to jest właściwe słowo, ale państwo doskonale rozumiecie, o co chodzi. Rekompensata powinna być dla rodziny za te wszystkie szkody, które i Stanisław, i tak naprawdę również Robert Helski doznali. Nie nazywajmy tego rekompensatą, nazwijmy no to tego zwrotem. Zwrotem, tak, zarąbany, ukradziony. Odszkodowaniem za utracone możliwości, zyski dla Helskiego, jego rodziny, jego pokoleń, bo te pokolenia w tej chwili cierpią. Tak. Wielkie brawa, panie Adamie. Kochani, zamykając powolutku rozmowę, jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność i za wypowiedź pani Aldona Helska. Wielkie brawa. Autor filmu Michał Torz. Przyjaciel i bohater Adam Konopacki. Łukasz Sołtysik, Instytut Pamięci Narodowej. Ja nazywam się Jan Pospieszalski. Wielkie brawa dla państwa, że wytrzymaliście, że poświęciliście ten weekend. Jeszcze raz wielkie dzięki. I panie Michale, czekamy na następne pokazy w Polsce. Dziękuję serdecznie za przybycie i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tego filmu.